chodzą pogłoski, że nas szukałeś. Orzesz, ty gnoju! Jak ty się zwracasz do mnie? Masz mówić do mnie? Ech, no dobra, niech ci będzie. Szanowny lordzie Hagenie. No ja cię chyba zabiję. Jak można nazwać mnie Hagen? Hagen to jest śleń i do tego śmierdzący. Każda robota zwala na mnie, a przysłowiową śmietankę spija on. W takim razie, jak ja mam do ciebie mówić? Po prostu. Szanowny lord, magister, inżynier, doktor, zasłużony w wielu walkach, namiestnik Korinis André. Prawda, że prosto? A teraz powtórz. Szanowny lord, który zawsze będzie przed pasem Hagena, André. Dobrze? Ależ oczywiście, że nie! Lepiej wyjdź stąd, póki jeszcze za tobą nie biegnę. A to gnojek. Dobrze, ale przejdźmy do waszego zadania. Powtórzysz potem to wszystko temu Matołowi, Vegardowi, dobrze? Jasne. Ostatnio z naszego składziku znikają rzeczy, które służą nam do tworzenia bomb, statków podwodnych i innych takich rzeczy, o których nikt oprócz tajemniczonych w to osób przez Hagena nie może wiedzieć, bo w innym przypadku musiałbym go zabić. Ale... Cicho! Przedostatnia sprawy. Jeden z naszych wtajemniczonych w to ludzi, który ma pilnować tego skodziku, zobaczył, czy piraci wykradają stamtąd te rzeczy. Waszym zadaniem jest wybadać, po co potrzebne im są te rzeczy. W sensie, że komu są one potrzebne? Piratom! A tak mimochodem, ty mi powiedziałeś o tych rzeczach z bombami mimo tego, że nie jestem w to wtajemniczony. W takim razie mogę zrobić tylko jedno. W takim razie nic nie zrobię. Ale oberę ci się za to, że powiedziałeś o mnie ty! Chyba zgubiłem tego gnojka. Dorwę go innym razem. Uff, zgubiłem André. Tylko gdzie ja teraz znajdę Vegarda? Vegard! Zamknij się, stoję obok ciebie. Nawet nie zauważyłem. Teraz zdradzę ci szczegóły naszej misji. Cholera, już tak długo szukamy tego Jargendalu. Chodźmy, urządzimy sobie libację u rzeka. I wreszcie narodził się jakiś dobry pomysł w tej twojej pustej głowie. Chodźmy! Stary, gdzie my jesteśmy? A bo ja wiem. Chodź, spytamy tego gościa, co stoi tam w oddali. A gdzie nasze ubrania? A bo ja wiem. Cóż, jesteśmy teraz jak ten przysłowiowy Adam i Ewa. I ja będę Ewą, a ty Adamem. Ty nadal jesteś pijany. I mam pewne podejrzenia, że też zjarany, bo pieprzysz takie głupoty, że się słuchać nie da. Ja pijany? Dobra, przestań pieprzyć i chodź za mną. Wow, ale ty jest piękny. Co ty pedał jesteś? Co pan, on ma kaca. Wczoraj tak imprezowaliśmy, że... A co mnie to obchodzi? Gadać po co tu przyszliście? Mój kolega ma kaca. Szukamy dla niego jakiegoś lekarstwa. Znasz kogoś, kto może pomóc? Owszem, mamy w obozie pirata imieniem Samuel. Jest najlepszym alchemikiem w całym Jargendalu. O, najlepszy. To bardzo dobrze. Nie ciesz się. To jedyny alchemik na wyspie. Dlatego jest najlepszy. Gdzie go znajdziemy? Idźcie cały czas prosto. Gdy będziecie tak szli, zobaczycie Morgana. A za nim jest jaskinia Samuela. A ten Morgan to kto? Morgan ma ten sam problem co twój kolega, który najprawdopodobniej przed chwilą coś zrobił, bo strasznie to coś śmierdzi. Cholera, spieprzamy, póki się nie wkurzył. Za mną!
I gotta find my way back. Witam was w mojej gorzelni. Znajdziecie tu wszystko. Rum, grog, silniki do statków podwodnych. Czego wam potrzeba? Gdzie masz włosy? Wypadły ci razem z rozumem? Zamknij się! Przepraszam najmocniej za mojego kolegę, inteligentnego inaczej, ale ma kasa. Kasa? Tak, właśnie to powiedziałem. Świetnie się składa. Wyprodukowałem nową miksturę z olejów i innych pierdół, które ukradliśmy z Corinis. Więc po to... to wam by... Że co? Nic. Daj pan tę miksturkę mojemu koledze. Tak, nareszcie pozbyłem się tego debila. To znaczy, jestem strażnikiem miejskim. Aresztuję cię za zabójstwo jednego z naszych ludzi. Strażnik miejski tutaj? Matt, co się stało, że Wygert wącha teraz kwiatki? Ale on nie wącha kwiatków, on nie żyje. To była przenośnia. Zapytam więc tak, co się stało, że Wygert zmarł? Tego... Słucham? No dobra, powiem. Gdy szukaliśmy Jarkendaru, postanowiliśmy sobie urządzić libację. Potem w cudowny sposób znaleźliśmy się w Jarkendarze. Oczywiście jak to Wygert, upił się jak świnia. Że co? Mów dalej! Postanowiłem znaleźć mu lekarstwo na kaca. Rozmawiałem z jakimś piratem. Podczas naszej rozmowy Wygardowi zachciało się do kibelka i... Nie opowiadaj tego tak szczegółowo, bo zmiotuję. No dobrze. Wtedy jakiś alchemik dał mu coś do wypicia. Prawdopodobnie było to zrobione z rzeczy wykradzionych z naszego składziku. Wam na mózg padło. Jak może wybić coś zrobione z metalu? Zaraz. Jak z metalu można zrobić coś do picia? Tego raczej się nie dowiemy. Przepraszam was, że pojawiam się pod koniec filmu, ale promocje w Biedronce były, więc sami rozumiecie. Skip, zmęczony po całym dniu siedzenia na tyłku koło swojego domu, udaje się do Samuela, by zakupić od niego trochę picia. Bandyci? Gdzie tam bandyci? Bandyci to nic w porównaniu z tym, co się stało. Chyba nie masz na myśli. Tak, właśnie to. Zabiję gnojka, jeśli zabrał sobie choć więcej niż jedną monetę. Że co? Czy ja o czymś nie wiem? Zaraz, to nie o tym chciałeś mi powiedzieć? Nie, chciałem powiedzieć, że Samuel zniknął. Etan, dupa sam. Wie co? Jak to możliwe, co się teraz z nami stanie? A ja wiem. Dobra, Skip. Tragiczna sytuacja wymaga drastycznych kroków, a od teraz ty robisz dla nas jego specjały. Co? Dlaczego ja? Bo tak. A tak w ogóle to dzięki, że mi przypomniałeś. Właśnie zaczyna się dlaczego ja. O, ale fajna mikstura. Ciekawe, co się stanie, gdy... Cholera! Co się stało? Nie, nic. Idź stąd, jadzie, proszę! On się nie nada! Musi znaleźć nowego alchemika! Wszyscy z piratów próbowali przejąć fach Samuela. Żadnemu się jednak nie udało. Nastają ciężkie czasy dla piratów. Lecz jest dla nich nadzieja, albowiem pirat imieniem Gregor może przetrwać bez jego specjałów. Czy pomoże piratom? Być może. Ale o tym innym razem.
Hej, piracki żywot jest taki fajny. Hej, hej, hej. Ahoj, ahoj, ahoj piraci. Przemierzaliśmy siódme lądy Morza Zachodnie. Jeden z nas stracił zęby, drugi pochodnie. Każdemu z nas podziurawiły się spodnie i weszliśmy aż na 4 stopnie góry, która ma największe stopnie na świecie i nie da się po nich wchodzić normalnie, tylko trzeba się wspinać drabinami aż do nieba, żeby dojść na samą górę.